Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, z nami jest Joszelka i Ren. Hello! Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj mamy Need for Speed bardzo nietypowy, ponieważ kupiliśmy najbrzydsze według nas auta. Tak, najbrzydsze, najszpetniejsze według nas, takie, które nam się nie podobają, najgorsze są po prostu ever. Nie wiem, czy się z nami będziecie zgadzali. Nie wiem, co kto kupił. Ze wszystkich, które tam były w sklepie, to uważam, że to było takie mech. Dobra, słuchajcie, chodźcie, spotykamy się na moście w takim razie, zaraz zobaczymy kto co kupił, ja już wyjeżdżam. No dobra, może Berber by się ze mną nie zgodził. Okej, okay. I słuchajcie, zaraz tak, spotkamy się zaraz na moście, zobaczymy kto co wziął, wspólnie ocenimy, które auto jest najbrzydsze, po czym spróbujemy zrobić tak, żeby to auto miało metamorfozę, żeby z czegoś beznadziejnego dla nas, w naszej tak, ocenie. Tak, z brzydkiego łabędzia, kaczątka. Zrobiło się piękny kaczor. Tak, tak. Dobra, stanę sobie tutaj na tym. Zobaczyć, czy Joszelka ma to samo co ja. Dobra, już patrzmy. No i patrz. To samo co ja. Jakim cudem ja się pytam? No widzisz, uznaliśmy, że to tak samo najbrzydsze, najgorsze. Pójka. Musimy mieć rację. Co wy mówicie? No totalnie, to twoje jeszcze jest ładne, Paweł. Twoje jeszcze w porównaniu do naszego to jest ładne. Dobra, bym się nie zgodził z tym waszym wyborem, muszę wam powiedzieć to od razu. Mówiłem. Dobra, słuchajcie, więc tak, ja ogólnie tego samochodu jeszcze nigdy nie robiłem. Był w aktualizacji właśnie związanej właśnie z warsztatem tuningowym, samochodowym. Tak, Joszoka, chyba tego robiłaś, ja go nie robiłem, bo stwierdziłem, że nie kupuję, jest brzydki w ogóle. No. Więc z tego będę starał się zrobić, czyli z Remus będę starał się zrobić coś pięknego. A ile zapłaciłeś za niego? Jak to wyjdzie. 1 027 500. O, przepłaciłeś, my tylko 200 tysięcy. No właśnie dlatego mówię, że jest mega drogi, ale naprawdę no... Benefaktor Glendale, no 200 tysięcy mówiliśmy. 200 tysięcy, okej. Okay. Tak, można dobra, było go mieć za 50 tysięcy mniej. Ale chyba tuning. Ale... dobra, słuchajcie, tak. No to chodźcie, jedziemy do warsztatu. Zobaczymy, w ogóle, który wam się bardziej podoba, który jest gorszy. No gorszy? No... Mnie się mój bardziej podoba. Mnie się podoba mój. Ale czerwony kolor masz. To jedziemy, to ja jadę tędy, o, tam jadę sobie. Tam jedziesz, dobra, tu gdzie ja. Ja jadę do warsztatu w takim razie. Bo wcale nie jedziemy do areny. I ogólnie oczywiście też będziemy robić test osiągów, będziemy później porównywać samochody, kto jak stuningował. Wy oczywiście będziecie pomagali nam w ocenianiu tych aut. Też napiszcie w komentarzu, które auto wam się bardziej podoba, które mniej się podoba. No, jeden Glendale jak najbardziej się podoba. Glendale, aha. No jest tak, taki, tak. Jest taki, wiesz, taki... Zobaczysz po tuningu. W stylu jakiejś rodziny Soprano, bym powiedział. Aha. No to jest tak. Rodzina Soprano. To ty jesteś przecież Pablo Escobar, zapomniałam. Rodzina Soprano? Coś słyszałem o tym w 1410. No. Chłopcy z Ferrari i takie tam... Tak się wjeżdżało, czekaj. Tu z tej strony. A masz tu wykupione w ogóle coś? Tak, coś jest, bo niebieskie punkty są. Dobra, ja się biorę proszę za tuning. Poziom warsztatu? Tak. Poproszę. Pancerza nie będę dawał, bo wtedy może auto będzie szybsze. Po co ci pancerz? Dobra, zobaczmy, nadwozie. Jakim będzie szybsze, co ty mówisz? Szybciej się rozbijesz. Poważnie, zdjęcie małego paseczka kosztuje 10 944 dolary. Za zdjęcie paska na boku. Super. Naprawdę, dlatego to auto jest świetne. Dobra, wjechał. Ja ci mogę rzec. Ulepszenie... Czekaj, to wariantu niestandardowego. Tak mówisz. Ulepszenie pojazdu na arenę. Czy to można zdemontować. Wariantu niestandardowego. To auto można zdemontować. Co? Co za różnica? Ty robisz chyba piękność. Chyba ten drugi, nie? W sensie, bo arena wojny to będzie tylko i wyłącznie te kolce i tak dalej. Nie, to... Dobrze mi się wydaje? Joszelka, ja nie wiem, co ty robisz i gdzie ty robisz, więc nie mogę ci pomóc teraz. Dobra, to zrobię to. Musisz zdecydować sama. To jest jedno ulepszenie areny wojny, a drugie jest Beniego. Które wzięłaś? No dokładnie te. No ja wezmę sobie to drugie i wtedy porównamy. No ja wziąłem to drugie. Nie, to jest te brzydkie. To chyba... Nie, dobra, to może w tym kierunku. No to z malowaniami. Silnik. Okay. Silnik Beniego? Tak. Dobra, czekajcie, co my tu mamy? To jest jakieś dziwne. A zbiornik paliwa można sobie tuningować. Czerwienie może nie, no czekajcie, dobra, do silnika. Dobra,
To zróbmy sobie w kolorze... Ci się nie podoba? Aha, dobra, to zróbmy w kolorze 2. Ci się nie podoba? Osłony krzywek. Tu możemy zrobić sobie silnik. Bardzo mi się podoba. Aha. Dobra, rozpóreczki. Okej, okay, rozumiem. Totalnie rozumiem. Bardzo mi się podoba, jest super, jakbyś mogła powiedzieć, że jest nie super. No, strasznie drogi jest tutaj ten samochód, muszę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o... Tak? Ojej. Sam go wybrałeś. Wiem, że go sam wybrałem, ale no wiesz, kurczę, muszę teraz zrobić coś, trzeba naprawdę mnóstwo pieniędzy włożyć, żeby z tego coś wyszło, nie? Tak, no wiesz, wiadomo, główna zasada to jest... Ulepszyć to auto, żeby wyglądało lepiej. O rany. No tak, to właśnie to jest to, co dzisiaj robimy. Słuchajcie, ogólnie mogę zrobić wydechy miłosne Szakotan. A to są brzmi idealnie. Są takie dwa duże serca, po prostu bardzo wysoko nad autem. Ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że chyba nie pójdę do końca w tym kierunku. Mam go ulepszyć, żeby był się ładniejszy jakiś, a nie taki jeszcze gorszy. Ups, muszę sobie zapalić światełko. Czekajcie, to chyba bym wziął może te, albo te będą ładniejsze. Się. Taki potwór musi być. Nadkola. Potwór, dawać mi potwora. Dobra, to potwór. Są przednie. Będziesz miał plauna. Żeby był fajny. To? Weźmy tak, tylne. W końcu wziąłeś Beniego czy nie Beniego? No ten drugi. Nie mówcie, tylko każdy bierze, po prostu robi tuning po swojemu. Czemu później tak będziemy sprawdzali i zobaczymy, co z no czemu komu wyszło. No. O. Darlowe pompy? Czyli nie jest pierwsze. Okej, co to chciałem jest? Chciałem się wyróżniać. Dobrze, będzie zrozumiałe. Nie wiedziałem, że aż tak. To będzie dobre? Nie, to nie będzie dobre. To będzie lepsze. Mogę nazwę sprowadzić. Nazwa? Osłony reflektorów jeszcze jakieś w ogóle. Wow, ja mogę środek dobra, tutaj modyfikować. Maska. Wow, jakie pikowane mogę sobie zrobić. Piku, mówisz piku, dobrze? Piku, mogę sobie... Jakie pikowane! Dobra, pikowany tygrys! Dałem nazwę na Paweł Destroyer. No tak, bo można ogólnie zmieniać nazwę samochodu w takim przypadku, jasne. Mi się podoba. Tylko dlaczego teraz w tym kolorze? To totalnie mi to nie myślę, pasuje. Myślę, że będzie ładniejsze. Kurczę, nie wiem, czy to... To będzie pasowało mi. Na razie zanim to kupię. To musi być wezmę to. Wezmę tak, tutaj niech ta będzie butla jeszcze taka. Butla? No to siadaj. No. Co ty się tak, tak? cieszysz? Nie, co my tu mamy? Bieli. Strasznie dużo tutaj. Ja mam, super mam spoilery. Powiedzieć wam jaki mam spoiler. Nie spoileruj mi. Spoiler beczki. Dobra, weźmy spoiler to. Złom. Pasuje. Okej. Okay. O, i teraz mogę sobie rozumiem, czuję. Okej. Okay. O, wezmę spoilery. Czekajcie. Pytanie, co jest jako ten drugi? Super spoiler. Ja to kijowo wyglądam. Chyba jako nie, ten nie, drugi. To muszę, to nie, siedzenia. Dobra, lakier. Dodatkowy muszę sobie zmienić. Kurczę. Słabiutko trochę, że tak powiem. Bym wziął może, a może z tych. O. Dobra. A może spróbujemy zrobić teraz. No, to w macie. 120 tysięcy? No dobra, było. Okay, macie to nie chce. Tutaj... Żadna kierownica mi tu nie pasuje teraz. I tam chyba, to tak. Kierownicę możesz tuningować jeszcze? No, mogę też kierownicę zmieniać. Źle. Dobra, to wezmę to. Klateczka, ta chomiczka to może niekoniecznie. Światełka. To zrobić stawimy, a teraz tutaj kolor mogę dopiero. To na pewno. I teraz jest taki, jakbym chciała. Dobra, i zobaczmy oznaczenia. Czekajcie, tu jest takie. Tej raz jest to, co bym chciała. Znaczy, kurczę, nie do końca. Co to mi... O nie, balonowa roboksiężniczka. Balonowa? Tak. Nie rozumiem. Ja też nie rozumiem. Dobra, ja ogólnie olałem totalnie tamtą aktualizację, jeżeli chodzi o oznaczenia i tak dalej. Dobra, biorę pan. Więc części oznaczeń w ogóle nawet nie mogę wziąć. Zdobienia. Ale myślę, że to będzie git. Dobra, co pobieganie tu mamy. Tablica. To weźmiemy tak, wezmę lakierowanie to. Za chwilę, dach. Kontenki jakieś w ogóle tu mogę dawać, nieźle. Dobra, szyby przyciemnione, wiadomo, wiadomo. Nie mam żadnego oznaczenia. Tylko, nie, czekaj, a nie może. Karbonowe skrzydełko albo, kierownica. Dobra, to takie. Skrzynia. To zapasowe Pyniunia? Opony mogę sobie dać jeszcze na górę, nieźle. Czy nie?
Ale to chyba nie w tym kierunku chyba idę ogólnie, chciałam powiedzieć. Chyba miałeś ładniejszy, miałem go upiększyć po prostu, miałem zrobić coś pięknego z tego. Miałeś, prawda. Więc kombinuję teraz w drugą stronę chyba. Nie podoba mi się ten kolor tutaj. Panie, czy jak zmienię kolor tutaj zewnętrzny, to się też zmieni. No nie, spoiler. A to jest pytanie, a gdzie jest odpowiedź? No właśnie, dobra, nie ma jej. Bym chciał wygrać też wyścig, więc od razu wam powiem, że spoiler, na pewno będę brał taki troszkę większy. Ładko. Mój spoiler to jest klatka ze szkieletem. Ale to śmiesznie wygląda. Tak się nazywa. Okej. Zrobimy sobie to, ale zmienię sobie tylko to. Na coś innego. Tu, skrzynia biegów oczywiście najlepsza, bagażnik. Co z tym bagażnikiem mogę zrobić? Nie, to mi nie pasuje. Turbo oczywiście nie będzie, dorzucamy. Chociaż. Poła, nie będzie tam to. Knut. To nie będzie i być dobrze. To zmieniłam. Koła później. Szyby oczywiście. Okej, okay, no to teraz biorę się za lakierowanie tak naprawdę. Mi się wydaje, i że chyba koła. Trochę nawet skończyłem. Jak to już skończyłeś? To ja mam dużo więcej rzeczy do zrobienia. Albo robisz to dużo wolniej. Nie, ja mam dużo więcej rzeczy tutaj do wybrania. Wow, widzisz, no. O kurcze. O, ja to chcę. To będzie piękne. Cieć a móc. Patrz to. Co to jest? Nie widzę. No zobaczysz to dopiero. A, dobra. To jest. Ale to jest fajne. Piękne. Ja to zrobiłem bardzo pięknie. To chcę. Dobra. Ja czekam na naszym moście. Będzie to. Tylko muszę się najpierw na niego dostać, światła. A już widzę, że powoduje jakieś wypadki. Ale stoję w miejscu. Ale aż tyle hajsu zabija światła. Dobra, dawaj mi to. Weźmy to. Kolor dodatkowy. Nie będzie to, ale kolor za chwilę sobie gdzie jest most. Aha, tu jest sobie most. Tam gdzie się skacze. Bo teraz mi nie pasuje to wnętrze. A ja nie miałam wnętrza do robienia. A ja miałam. Teraz muszę zmienić sobie kurczę wnętrze do wykończenia. Będę miał brzydkie wnętrze, ale piękne zewnętrzne. Nie podoba mi się teraz. Teraz mi się nie podoba, wiesz? No, przynajmniej mamy w innym. To jak ci się miał ci się podobać? To jak właśnie to podobało mi się przez chwilę, a później już przestało mi się podobać, wiesz? Chyba nie wiem. O! To już wiesz. Dzięki. O, może tak zrobimy. Dobra. Tak będzie dużo lepiej. O nie. I dobra, czekajcie, jeszcze światła. Oznaczenie. To mam. Tablicę. Oho! Jakie fajne. Mogę sobie tutaj coś dołożyć. Może wygram jakiś wyścig. O! Może będę na tyle szybki, żeby wygrać wyścig. No. Nie. Może tak, a może nie? No i ja już czekam. Tak się ustawię pod górko, żeby sobie nie spoilerować. Dobra, spoko. Ja jeszcze muszę koła tutaj ogarnąć sobie. Krótkolczasty sobie mogę ustawić. Okej. Okay. A może to? Bo ten jest zbyt normalny. Wezmę to. Co znaczy zbyt normalny? To zbyt normalny po prostu. Dobra. Ale kolor czy? Mi się nie podoba. Nie, kolor nie. Chodzi mi o ramkę. Ramkę. Mm-hmm. Niech będzie... Dobra, to nie, jak już mamy promować, to promujmy w ten sposób. A, rejestracja jeszcze. Nie patrzę na rejestrację jeszcze. No ja też właśnie patrzę na rejestrację. Nie patrz na moją rejestrację. Ale ja patrzę na własną. Ale nie patrz na moją. Ale na moją patrzę. Ja nie mam. Ty nie masz oty. O jejku, to jest. Niko chydo. Kierowanie za chwilę. Nie, sprzedawać nie chcę. Czy pan też zrobiliście na 100%? Tak. Chyba tak. Nie miałeś opcji wyboru. No dobra, to też zrobię. Dobra, to też. Turbo wypadałoby sobie kupić.
Dobra, ja dorzuciłem w takim razie pancerz, pokolorowałem autko tak w miarę rozsądnie, mam wrażenie. W miarę rozsądnie. Tak. Dorzuciłem koła, dobrze, które dobrze. Są piękne po prostu. I teraz ten samochód wygląda tak trochę lepiej niż na początku, moim zdaniem. Ale przeszedł dużą przemianę, ale w dalszym ciągu ja te auto i tak je po prostu wrzucę. Nawet nie będę sprzedawał, tylko po prostu je spalę. Dlaczego? A moje wygląda już lepiej niż wyglądało. To nie jest mój klimat w ogóle, nie? Więc kurczę... To miało wyglądać lepiej. No. I wygląda, to wygląda znacznie lepiej. Lepiej już wygląda, ale w dalszym ciągu to nie jest... To nie jest to. Ale coś ci się nie podoba, okej, rozumiem. No. To będziesz mógł tutaj z mostu skoczyć w grze komputerowej. Kolor tego, szyby... Nie no, szybek nie będę sobie robić. Za to teraz mogę zrobić już sobie lakier. Przyda się to, nie? Już oka jeszcze lakieruje, ja nie. Ja jeszcze lakieruję. Jeszcze nie zdążyłam zrobić lakieru. Może wy już skończyliście, ale ja jeszcze nie. Ja już na moście. Nie no rozumiem. Najbardiej rozumiem. O kurczę, to mi się podoba. Ja na razie jeszcze poczekam z wyjeżdżaniem. Kolor dodatkowy. A, jeszcze tu muszę sobie zrobić. Bang. To będzie git. Bang, bang. Nie, to zostawię po prostu. O, a zielone dla pieszych można przejść. Metalik. Teraz kolor, ten zostawię, tak jak jest. Kolor wykończenia. To było ustalone już. Emblemat. Czy nie mam emblemat? Gdzie? Gdzie to nie bym mógł dać? I jeszcze dwie rzeczy muszę zrobić i będę mieć gotowa. Mi się emblemat rozpływał na masce, więc nie chciałem tego Pikachu tak krzywdzić. Rozpłynięty, mówisz, by był? Dwie rzeczy. No bo na masce to pewnie się stopił, wiesz, po prostu. Koła. Dym. O, dzień dobry, panie oficerze. Skończyłam. Najbardziej. Skończyłaś, mówisz? Tak, skończyłam. Dobra, no to ciśnij na most w takim bądź razie. Ciśnę, zaraz będę. To nie tak, żeby byłam trochę dalej. O, mam zielone, mogę iść. Ren, proszę bardzo. O nie, bardzo, Ren, co ty zrobiłeś? To okay, ma być coś ładnego. Dobra, Ren, o, czekaj, ja tu się ustawię. Ustaw się ładnie bokiem jakoś tu, o. No to ja nie, cię kręcę. Mieliście dokładnie dwa takie same auta, ale każdy zrobił zupełnie coś innego. Ja cię kręcę. Więc tak, zacznijmy może od mojej przemiany. Ten samochód wyszedł taki bardzo Need for Speedowy, ale już tak blisko, no dobra. Wyszedł taki bardzo mocno Need for Speedowy, mam wrażenie. W środku jest w ogóle taka butla z nitro i tak dalej. O, no taki Need for Speed Underground 2. Chyba no, taki to, trochę, to, tylko mi się w ogóle podoba. Neon jeszcze mam tu. Ale powiem ci, że kolor mi się całkiem, no, całkiem no, podoba. No kolor właśnie też. Tak, i ogólnie też troszeczkę tutaj, jeżeli chodzi o samochodzik, no. To też troszeczkę tutaj podziałałem. O. Zobaczcie, w ogóle tutaj środek tego auta to jest po prostu elegancko ładnie zrobiony. Tutaj kręci się, widzę bardzo ładnie. Mam takie same w komputerze zamontowane. Paweł, co tam robisz? Co tam wąchasz? O, dobra, już. Teraz zobaczmy może autko od Joszelki. To jest taki... Ej, co tu jest w ogóle grane? Tu z tyłu jakieś widzę basiory. Tak, są. No, to taki Benny. Benny original. To jest taki samochód w stylu bardziej lowriderowym. Taki, no, na X-ie pewnie, X-em. Taki X na... i Shift. Czekaj, ustawienia pojazdu, czekaj. Taki na fajną przyjaźnkę romantyczną. Najpierw to chcę otworzyć. A, okej, dobra. O, patrz, ona ma tutaj wyżej i na przód, i na tył. Na tył też patrzymy możecie. Na bebekę, chodzi tu. Tam z tyłu też coś też jest. Też coś jest. O, na bogato. Dobra, jakieś małe buteleczki, małe chyba tutaj małpeczki. Do tyłu włożyła więcej niż kosztowało to auto. Chyba tak. Dobra, no, a teraz... Dużo na tuning mam teraz poszło. Tak, hydraulika. No. Tylko nie no. wiem, czym się to klika. Więc... No mówię X. Kliknij X, przytrzymaj X, Shift. O, ale tu się podnosi. Cóż no, dobra, nie no spoko, daj już tu poskaczę trochę tym autem. Poproszę, może poskakać. Ja nie umiem. O, patrz tu. Była taka misja w GTA San Andreas, nie? Czekaj, to było tu. Hopsaj, właśnie. To nie zepsuj. Patrz. Jak tam hopsasz? Nieźle, nie? Dobrze, hopsasz. Ale się przewrócisz. Czekaj, bo przewrócisz. Pójdę na dach i teraz hopsaj. O. Dobrze. Ty chcę. Fajnie. Ciekawe, czy to może się przewrócić ogólnie, nie? Nie wiem, ale...
Mam dobre buty, mamy dobra, dobre buty. Okej, okay. Przejdźmy teraz może do Out Arena. Od razu powiem wam szczerze, Alta. Uważajcie jak podbiegacie. O, tak. No tego się można powiem wam przykuć. Tak. Można paść, nie? Wygląda po lepiej na niż na początku. Trup. Wydałem więcej niż przewidywałem. Ale czy wygląda lepiej niż na początku? To już nie powiedziałbym tego. Uważaj, bo znajdziesz się w moim spoilerze, tam z tyłu. Jest ono bardziej praktyczne niż to wcześniej. Jak na tym face to face to ja powiedzą. Miałam to auto. Ale ja na face to face miałam to auto. Ale czy wygląda znacznie lepiej? Nie wiem. Bo ty nie możesz hopsa, dzieszelka trochę hopsa, a ja patrz. To jest! No tak. Ren może skakać jeszcze chyba minę jeszcze. Ty jeszcze hopsasz jak zajac. Także kto no sobie wyjście? Okay. Patrzcie, jaki w ogóle tutaj ładny dym produkuje. Ja powiem ci, że to jest całkiem fajne. Dobra, Ren, weź przejdź, żeby auto przejechało, bo nie możemy wyjechać. I słuchajcie, okay. Zrobimy sobie wyścig jeszcze na prostej w takim razie. Szoka, jedziesz? Chciałabym pojechać, tylko trochę za dużo autek tu już jest. Dobra, ja zdecydowanie czasem mogę się łapać pod do mnie do Poznania. Auto nie do Poznania, o. W jednym kierunku, chodźcie, staniemy. I spróbujemy pojechać na prostej. Cały czas jedziemy prosto w razie czego. O, jesteśmy równo. Dobra, słuchajcie, zręcznego, słuchajcie. Dobra. No. Uwaga, 3, 4. Nie stanowi. Okej, okay, Ren ma też nitro. A ja dopalacz. Też chcę nitro, halo. Wow. No przesuń się. Wow. Co żeś mu zrobił? Urwał mi normalnie tam coś. Co ci urwał? Przód mnie urwał w ogóle. Robię, żebyście Wow. Ale no to czy nie wygram? Wyrąbał się, jedziemy, go, wyprzedzaj go. Idziemy do tykarz, nie ma cemie. Chciałaś. Grałam. Dobra, jedziemy. Need for speed, cyk, turbo, nic dla rodziny, nie widzę, nitro. Oświeca mnie wszystko tutaj. Oślepia. Dobrze, wyprzedzimy oszelkę. A idź pan, a żebyś się wykrzaczył. Aż na to, jedziemy do samego końca. Czemu strzelasz? Dobrze, dawaj jeszcze kawałek. Bo tak się lubię. Ty lubisz, tak? Dobra. Widziałam cię już. Bardzo tak jest, dojechałem. Ja już cię widziałam. Wow. Ja się wycofam. Byś nie spadł do tego basenu. Nie, udało się, wykierowałem to, przepraszam. Przejeżdżamy, przepraszam, tędy. Dobra, słuchajcie, stajemy w drugą stronę. Op. Opa, to ty masz na tej... Widziałaś ten obrót? Jak kaczka. Dobra, stańcie tutaj kaczka, obok. Jak samuraj. Jak samuraj, tak. Jak mi rozwalił auto w ogóle, nie? Czekajcie. Co ty robisz? Chyba się... Zesrał się. No. Trzeba się... Oj. Dobra, stań tutaj ładnie. Opluło mnie. To słoma, albo słoma. No ja dobra. Nie mogę przez to jechać, Smoła. Bo tu jest kurde. No stań obok, no łobuzie jeden. It's a prank, bro. Pesuń się. Patrz, cyk, piarzu dobra, jeden. No. Jedziemy też do końca tą samą drogą, uwaga. Bez ręcznego. 3, 4. Na razie. Ej, dobra, ogólnie mu jest szybszy faktycznie. Myślałem, że polecę w powietrzu. Ale nie ląduj na mnie. Odpalał, to normalnie będzie wyczesany i porąbany. Skoczę sobie. Dobra, to jest kawał drogi teraz, bo w drugą stronę jest znacznie dłuższa droga, muszę wam powiedzieć. To nie jest to samo? Ja na tym dachu leżę. Ogólnie możecie też pojechać górą, żeby skoczyć sobie. Wow. Ja to nie jestem tej hydraulika, to tak nie działa tak jak u ciebie. Dobrze. Przesuń się, panie motocyklisto. Nie też tak miał. Jest. Co tam skaczesz? No i elegancko, słuchajcie. Nie, no żeś tam był u góry. Ewidentnie zwycięża pod kątem osiągów. Renowy pod kątem, że tak powiem, praktyczności. A mój pod kątem tak, wyglądu. Dokładnie. Mój samochód ma jedną zaletę. Nie widzi przeszkód. Nie widzisz przeszkód? Ej, bo no. Ja już się wracam do was. Gdzie wy jesteście? No. Ja postanowiłem, mówili, żeby poskakać, tam był taki most. Ren se skakał. Skoczyłem dobra, sobie ja na autostradę. Dobra, ja na face z Renem. Gdzie ty jesteś, Ren? Ale Ren jest daleko. Daleko. Chyba nie byłem tak daleko. Ale dostałeś ty, a ja nie. My się odbiliśmy przodami, a no ty dostałeś... Co dziwnego się co stało. Co się zadziało? Patrzcie w ogóle, jakie mam oczy. Takie. Jakby... Co ty mówisz? Chyba
Trochę się tutaj... Zostaw, no i padnę i zesrał minę, no. No musiał, nie? No musiał. Co za obóz. O, ale to wygląda. Dobra, moi drodzy, dajcie coś w komentarzach, które auto wam się bardziej podobało. Czekajcie. Poczekajcie na mnie. O. Tak? To wiadomo, że w komentarzach muszą dać znać. Wiem. Chodź tu. Ja uciekam. Jeszcze niech napiszą, które się najbardziej nie podobało. Także uciekam. Tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Także pa, pa, do następnego. O, widzicie mnie tam na górze? A, wygłuch, na razie. Jest, mamy to. O, o.